pakują się i jadą do domu Ukraińcy, nie? 3-0. Tak skromnie? W pierwszej połowie. A my, żeby wiesz co, myślę, że tak będziemy grać super i tak te presjur już nie ma na nas, no to ja mi się wydaje, że może 3-4 nawet bramki strzelamy. Cudownie. Ładny tatuaż. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Miłego dnia. 2-0 dla Polski. Czego się spodziewam? Że będzie zabawa, będzie się działo i nocy będzie mało, będzie głośno i radośnie. Tego się spodziewam. Czyli wygramy. Tak. 3-0 dla Polski. Ja to bardziej 2-1 tak myślę. Ja myślę, że nasi nie rozluźnią się i podejdą do tego jak do każdego meczu. Potraktują to jako pierwszy mecz na Euro i zrobią swoje. Czego się spodziewacie po meczu? Zwycięstwa albo przynajmniej remisu. Dobrze będzie, 3-0. 3-0 albo 3-1. Myślę, że wygramy. I to konkretnie. I zabawa przednia. Tak jest. A jak się bawicie w Marsylii? Bardzo fajnie. Kino, wino i pianino. Fantastycznie. Ogólnie czytaliśmy dużo bzdur na temat tego, jaka tu jest atmosfera. Tak. Na różnych portalach internetowych i kompletnie się z nimi nie zgadzamy, ponieważ atmosfera jest tutaj naprawdę niesamowita. Super miasto. Byliśmy wcześniej w Paryżu. Przyjechaliśmy na meczu Polski z Niemcami. Przyjechaliśmy prosto teraz do Marsylii. Super miasto, fajna pogoda, fajna atmosfera. Super. A po tym meczu spodziewam się, że będzie 3-0 dla Polski. No nieładnie, ja może 1-0 wystarczy. A jak się bawicie w Marsylii? Bardzo, bardzo fajnie, zaczynamy się bawić tak od wczoraj. W Nicei bawiliśmy się 4 dni, tam było też bardzo fajnie. Nie? Bardzo fajny był, między Polską a Irlandczykami bardzo fajny był kolektyw. Nie bawiliśmy się wspólnie razem, było... Oprócz Paryża. Paryż jest nieporozumienie. Zdecydowana wygrana 3-1. Może nawet 3-0 i kolejne mecze, kolejne wygrane, dalej się bawimy, dalej nasza reprezentacja wygrywa. Jedziemy dalej na 1/8, 1/4, półfinał i do Paryża. Z rowerami to was chyba nie wpuszczą na mecz. Najprawdopodobniej nie, natomiast chcemy połączyć przyjemne trochę z pożytecznym, gdzieś pójść pokibicować naszym, naszym piłkarzom, a później sobie pojeździć generalnie gdzieś tam po lazerowym wybrzeżu. Czego się spodziewacie po samym meczu? No, że wygramy. Pierwszego miejsca, chociaż kolega liczy na drugie, bo mu bardziej pasuje. Będziemy mieli mecz bliżej, kolejny. Nie, do Lille 1000 km nie chciałbym się wybrać, dlatego zdecydowanie wolę drugie miejsce. Mecz prawdopodobnie tak, ze Szwajcarią w Saint-Étienne, z tego co kojarzę, także to nie jest aż tak daleko. Tak się bawią Polacy!